Hej kochani, z tej strony Małgosia, witajcie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na pierwszy polski YouTube Hop. Jest to bardzo fajna zabawa, super nagrody do wygrania, a zasady są bardzo proste. Wystarczy zasubskrybować każdy z kanałów uczestniczek, linki do filmów oraz kanałów są w opisie każdego z filmów oraz zostawić komentarz pod każdym z filmów. Tematem naszego hopa jest płótno papier media. Ja jako osoba mało mediująca wybrałam jako główny element mojej pracy papier i stworzyłam wielowarstwową kartkę. Na początek chciałabym przybliżyć Wam materiały, które wykorzystałam w swojej pracy. Użyłam papiery do scrapbookingu, takie 30×30 cm, żółty, szary oraz taki różowy. Baza do przygotowania kartki prostokątna. Wcześniej przygotowałam sobie tutaj już papiery bazowe na kartkę. Jeden mniejszy, drugi większy. Taga wycięłam z jednego z papierów w krateczkę. Koronka. Kilka elementów wyciętych wykrojnikami. Mamy tutaj serwetkę, taga oraz małe kółeczko do tego wcześniejszego taga, o właśnie tutaj. Papierowe liście, które wycięłam również za pomocą wykrojników. Elementy tekturkowe, napis, taka gałązka oraz serduszko, takie dwuwarstwowe, które będzie stanowić główny element dekoracyjny kartki. Wykorzystałam również kwiaty, kwiaty, które ręcznie wykonałam z papieru czerpanego, jeden taki większy, dwa mniejsze oraz gotowe kwiaty papierowe w różnych kolorach. Tutaj dobrałam kolory odpowiednie do papierów, które wykorzystałam. Tusz do embossingu, kuleczki 3D, glitery biały, brokat oraz taki wrzosowy, sznurek biały, biała farbka akrylowa, klej, nożyczki, taśma dwustronna oraz kosteczki 3D. Zaczynam od przygotowania ozdób tekturkowych. Tutaj to serduszko dwuwarstwowe oraz gałązki, które pokryję pudrem do embossingu. Ja wybrałam tutaj puder taki w kolorze champagne, jest to biały z drobinkami złotymi, bardzo fajnie wygląda, mieni się fajnie na kartce, oczywiście ciężko to zobaczyć na zdjęciu, ale w rzeczywistości wygląda to cudnie. Natomiast gałązki pokryję pudrem do embossingu białym. We'll be right back.
przejdę do przygotowania papierów bazowych. Tutaj ten mniejszy papier, który będzie na wierzchu, nieco postarzę. Papiery podkleję. Jeden podkleję taśmą dwustronną dookoła. Natomiast drugi podkleję kosteczkami 3D i potem zacznę już komponować elementy na kartce. Wklejam tutaj serduszko dwuwarstwowe razem, a następnie podkleję je kosteczkami 3D i umieszczę na kartce. Jest to główny element dekoracyjny mojej kartki. Teraz rozpocznę ulubiony etap tworzenia kartek, czyli kompozycja z liści i kwiatków. Najpierw dokleję tutaj tą ozdobę tekturkową, taką kwiatową gałązkę. Następnie rozpocznę układanie kompozycji z liści. Zazwyczaj najpierw układam te liście na kartce, żeby zobaczyć, jak to wszystko będzie wyglądało, a dopiero na koniec podklejam je na gotowo klejem. We'll be right back.
Wykorzystam również tekturkowy napis Love, który również zembosuję białym pudrem. W kilku miejscach nałożę sobie klej, a następnie kuleczki 3D, które fajnie zapełnią mi tutaj kompozycję i wszystkie te puste miejsca pomiędzy kwiatami. Dodam również odrobinę takiego brokatu wrzosowego. Ten brokat jest taki nieregularny, on ma różne kształty, fajnie bardzo wygląda na kartce. Również odrobinę białej farbki, można wykorzystać tutaj gesso. Ja dodaję to po to, żeby te kwiaty nie miały takiego jednolitego koloru, tylko żeby je nieco rozjaśnić. Troszkę więcej kleju. Wszystko posypujemy białym brokatem. Kartka jest już prawie gotowa, wystarczy nakleić ją na bazę. Oprócz taśmy dwustronnej zawsze używam również kleju, żeby to zabezpieczyć, żeby lepiej ta baza się trzymała. Wiadomo, że taśma dwustronna czasami po jakimś czasie wysycha, a klej jednak zabezpieczy nam tą bazę. Na sam koniec jeszcze możemy nieco poszczępić tutaj brzegi naszej kartki. Ja również rozjaśnię nieco białą farbką. Tak tylko w dwóch miejscach i kartka jest gotowa. Dziękuję Wam serdecznie. Mam nadzieję, że ten tutorial Wam się podobał. Pozdrawiam serdecznie.